namalowałem zawodnika Fame MMA i szykuję się na walkę teraz. O, super, czyli ma taki pas, tak? Bo to jest MMA. No, super, świetnie, bardzo mi się podoba twój pomysł. Chciałabym Wam przedstawić naszą nową ofertę, którą mamy w Szkole Podstawowej nr 2. Jest to nowa innowacja pedagogiczna, która powstała we współpracy razem z moją koleżanką, anglistką Dorotą Horczak. Dzieci są przyzwyczajone do tego, że tak naprawdę siedzą w ławkach przez 45 minut, nie mogą wstać, nie mogą nic zrobić poza pisaniem i odpowiadaniem na pytania nauczyciela. A tak naprawdę no, nie jest to zgodne z tym, o czym mówi neurodydaktyka. A jest to nowy trend w pedagogice, który tak naprawdę dociera do coraz większej ilości szkół. I jest to trend, który mówi o tym, że my powinniśmy się uczyć w zgodzie z naturą mózgu. Ogólnie rzecz biorąc, nasze zajęcia mają na celu rozwinięcie w dzieciach kompetencji przyszłości, które mają zapewnić im wejście na rynek pracy zgodnie z tym, czego oczekuje od nich przyszły pracodawca. Mają to być dzieci, które będą kreatywne, które będą w stanie rozwiązać wszelkie problemy, które spotkają na swojej drodze. A tak naprawdę nikt z tych pracodawców nie będzie ich pytał o to, jakie oceny mieli w szkole. Chcemy właśnie się trochę temu podejściu przeciwstawić i wyjść do dzieci z nowymi pomysłami. Są to trendy takie jak odkrzesławianie, czyli dzieci wstają z miejsc, ruszają się po sali, i robił coś innego niż to, co faktycznie trzeba robić podczas lekcji, czyli realizacji materiału, który zakłada podstawa programowa. Celem tego jest rozwinięcie ich umiejętności, jeśli chodzi o koncentrację czy kreatywność. I my właśnie robimy to na naszych zajęciach. Innowacja nasza, która właśnie nosi tytuł kreatywnego umysłu, ma dwa odłamy. Pierwszy z nich to są zajęcia dodatkowe i są one organizowane z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci te spotykają się raz w tygodniu, są to chętni uczniowie klas czwartych, którzy przychodzą tutaj na zajęcia do naszej szkoły w godzinach popołudniowych i są w stanie właśnie rozwijać swoje kompetencje w przyszłości. Są to scenariusze przygotowane przez wcześniej wspomnianą przeze mnie Olgę Woj, i mamy założenie na cały semestr dla jednej grupy. Za to drugi odłam naszej innowacji to są obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego, które ja prowadzę i wplatam tam elementy, które właśnie są poruszane też podczas tych zajęć dodatkowych. Także stosuję przerwy śródlekcyjne, które pomagają właśnie dzieciom bardziej się skupić i wrócić na tory koncentracji. Są to też takie zadania, które rozwijają ich kreatywność. I są to takie też śmieszne przykłady, które dzieciaki naprawdę bardzo lubią, jak na przykład wymyślenie jak największej ilości sposobów na pogłaskanie żyrafy po głowie, albo co można zrobić z kalosza innego właśnie niż tak naprawdę ma do tego zamysł i do czego jest stworzony. Są to też zadania, które wprowadzają elementy koncentracji, czyli na przykład wyłapywanie szczegółów na obrazkach, albo ustawianie w głowach odpowiednich kolorów bill, o których my mówimy, jeśli chodzi o kolejność. Są to naprawdę bardzo fajne zadania, które ich w jakiś sposób relaksują, ale też właśnie rozwijają te kompetencje przyszłości, które będą im potrzebne na rynku pracy. Na kreatywnym umyśle uczę dzieci technik efektywnej nauki, zapamiętywania, mnemotechnik, a także prowadzę trening kreatywności. Dużo miejsca poświęcam również na wzmacnianie uczniów, na mówienie im, że każdy z nas jest genialny, każdy z nas ma potencjał, trzeba go tylko wydobyć. Mówię też o radzeniu sobie z porażką, bo wiadomo, że porażka jest wpisana w życie każdego z nas. Więc na kreatywnym umyśle pokazujemy uczniom, jak uczyć się efektywnie, bo nauka jest to taka sama umiejętność jak pływanie, jak jazda na rowerze, jak szydełkowanie. Po prostu trzeba znać pewne techniki i dużo, dużo ćwiczyć. Moją misją jest sprawienie, żeby uczniowie mieli inne podejście do nauki, żeby uczyli się chętnie, radzili sobie z porażką i też nie poświęcali na naukę zbyt dużej ilości czasu, mieli za to czas na rozwijanie swojego hobby, swoich pasji. Często to mówię uczniom, żeby nie uczyli się tylko dla ocen, ale dla zdobycia konkretnych umiejętności, które przydadzą im się potem na rynku pracy i w ich codziennym życiu. Na zajęciach mamy neurofitness, czyli ćwiczymy nasz mózg. Punktem wyjścia do tego jest to, że nasz mózg rozwija się tylko wtedy, kiedy robi trudne zadania, więc
uczę, znaczy uczę, pokazuję dzieciom pewne zadania, dzieci je wykonują i za każdym razem, kiedy je zrobią, pokazują swój schemat mózgu, na którym tworzy im się nowe połączenie nerwowe. Bardzo to wzmacnia dzieci, one czują, że dadzą radę, wzmacnia ich to, te zadania wzmacniają ich poczucie własnej wartości. Tłumaczę im, że każdy z nas ma genialny mózg, w każdym tkwi potencjał i po prostu trzeba go tylko wydobyć. Oprócz tych technik pamięciowych, bo uczę ich pewnych technik zapamiętywania, mnemotechnik, właśnie dużo poświęcamy na zajęcia kreatywności, na rozwijanie kreatywności, też poprzez różne zadania. Zdoby zamontowane w